No fajne jest to Bormów. Ekskluzywne hotele na klifie. Dużo piasku do zabawy z wykrywaczem. No i morze. No i może coś się znajdzie też. A może nie. No, trzeba się nauczyć, że 70-tek nie kopiemy. 70-tki to będą pull taby, czyli zawleczki do puszek. Ledwo zacząłem, jest godzina prawie 5 już, troszeczkę się spóźniłem, a tu już dwóch detektorystów sobie szuka, przeszukuje plażę. O, jeden się zainteresował jakimś parawanem ochronnym, zdaje się. Dobra rzecz, zawinie do domu, może się sprzeda. Bormów jest plażą, która jest regularnie przeszukiwana w sezonie od rana do wieczora i od wieczora do rana. Także na wszystkie zmiany się tu szuka. Pierwsza monetka. 20 pensów. 78, powiedzmy. Tak, 78. Troszeczkę mam problem ze stabilnością na tym mokrym piachu. No ale monetkę wyciągnąłem. No, widzę, że tam koleś chyba z deusikiem kroi plażę. No, drugi też ma deusa. Tutaj 50 pensów wykopałem. Niestety jest bardzo blisko na wyświetlaczu z tymi zawleczkami do piwa. 70 ile? 2 albo 4. Jakoś tak przeskakiwało. Także czujnie, czujnie trzeba, bo można stracić 50 pensów. Niestety z tyłu za mną koleś jakąś maszynę do sprzątania włączył i leci po deptaku. Oprócz pieniążków i innych ciekawych rzeczy, niestety ludzie zostawiają za sobą też gnój. Puszki po piwie, ale są inne również śmieci, mniej ciekawe tu zostawione. O, że też ten kolej zakłóca mi poranny spokój w poszukiwaniach. No nic, skoncentruję się na widokach. Jest 20 pensów. Następne, no taki wykres dobry, ale przeskakujący. O, proszę, może właśnie dlatego. Obok leżała inna moneta, 1 funt. Może dlatego ten wykres tak przeskakiwał mi. Ciekawe. Poranne połowy. Zdaje się, że ten rybak będzie sprzedawał to, co złowi zaraz bezpośrednio na plaży. Pewno ma grono stałych swoich klientów. A ten z maszyną z tyłu nie odpuszcza, nie. On tu będzie męczył konia do końca. No w końcu te maszyny się uspokoiły, pracujące na plaży. Jak tamten przestał odkurzać ten piach z deptaka, to drugi zaczął jeździć ciągnikiem. Teraz się uspokoiło i można wsłuchać się w morze. A obok klapeczki. Ktoś zgubił albo zostawił. No a jak zabraknie pieniążków na plaży, to plusem plaży jest to, że można fajne muszle znajdować. Rozmawiałem przed chwilą z parą tych poszukiwaczy. Okazało się, że pani pochodzi z Rumunii, pan chyba jest Anglikiem,
no, kroją tą plażę od 8 lat. Także opinię mieli podobną do mojej, że jest coraz gorzej, coraz większa liczba tu poszukiwaczy jest i coraz ciężej jest znaleźć te monetki na tej plaży. Mimo to plaża ta jest, no, prezentuje poziom światowy, jeśli chodzi o widoki. No, jest jeszcze jeden funcik. Ładnie się błyszczy. Jakby przed chwilą z mennicy wyszedł. Elegancki. A pieniążki często występują parami. O, tu zakopałem dziurkę po funcie, a tutaj 20 pensów obok. Fajnie, że tak ludziom wylatują pieniążki, przynajmniej parami. Dźwięk na żelazo mnie zastanowił. Myślałem, że mam srebrny łańcuszek, coś z wykrywaczem nie tak. Ale nie, to szpilka do namiotu. Rozczarowanie. Odłożyłem na chwilę wykrywacz i postanowiłem zrobić coś konstruktywnego w rzucie. No i wprawdzie to zamek na piasku i z piasku, ale zrobiłem dla oglądaczy mojego kanału taki oto zameczek. Zadbałem o detale. No, mam nadzieję, że się podoba. Zabiorę tylko szpadelek. Także do usłyszenia następnym razem. Ja powoli będę się zawijał, bo muszę oszczędzać energię na popołudnie, być może na wieczór. Otóż pojawił się nowy Circle Crops, którego zamierzam dzisiaj no, zobaczyć. Zobaczyć, wiem w którym miejscu powstał. Miejsce jest ultra ciekawe. Także na pewno nakręcę jakiś krótki filmik z tego piktogramu też. To do usłyszenia, nara, bo włączają się znowu jakieś maszyny. A ten zamek to nie ja zrobiłem. Zastałem go tutaj.